O pijaństwie mówimy codziennie, ale nie wszyscy uświadamiamy sobie jego skalę. Oto co zanotowała nasza kamera o godzinie 13 w Warszawie. Godzina 13. Pieszo, samochodami co chwila przybywają spragnieni. Chodniki zostają zablokowane. Wydłuża się kolejka do kasy. Kolejka jest dobrym sygnałem. Znaczy, że sprzedają. I tak to wygląda przez cały tydzień w sklepach z alkoholem. Kraj nasz zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem spożycia wódek czystych i gatunkowych. Stuli już nie ma, czysta jest. Jurek, daj mi stulę. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę pani, czy jest może jakiś koniaczek zagraniczny? Nie ma. Widzę, jest. Ale a w pewek się są, dlaczego tu państwa nie ma? Wszystko są. Zapytania, nie mam czasu. Szybko, a proszę pani, a... Szybciej, proszę, szybciej. Proszę pani, a jest Jarzębiak może? Widzi pan co jest, coś pan pyta. Czytać pan nie umie? Ale czy jest... Decyduj się pan. Czy jest taki sam smaczny jak to dawniej było? Bo moja babcia tylko jarzębiaczek. Ja nie piję, proszę pana, ja nie piję. Czy pan chce, nie ma czasu, ludzie czekają, widzi pan jaka kolejka? Proszę pani, to poproszę cztery jarzębiaczki. Proszę bardzo. Samochodem służbowym w godzinach pracy po butelkę wódki. Praca zaczeka. Benzyna państwowa. A samochód w tym czasie powinien przewozić towar. Pod tym sklepem przez cały czas stało kilka takich samochodów. A w sklepie kolejka. Około 15-20 minut czekania. Moglibyśmy pomnożyć ten czas przez ilość samochodów i przez ilość sklepów sprzedających alkohol. Otrzymamy liczbę wykradzionych godzin pracy. Za czas stania w kolejce owi pracownicy dostaną pieniądze. Też je można policzyć. Wstydliwie chowane pół litra i z powrotem do roboty. Dalej wiadomo. Większość z tych butelek zostanie opróżniona przed zakończeniem godziny pracy. W pierwszym półroczu tego roku Straż Przemysłowa zatrzymała ponad 30 tysięcy pijanych pracowników wchodzących lub wychodzących z zakładu pracy. W tym samym czasie kolegia skazały ponad 8,5 tysiąca osób za nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości zawodowej. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.